Witamy w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku Urgot, motor agonii. Zginiesz, kiedy ja tak zadecyduję. Umiejętność bierna Urgota to wtórny ogień. Zaatakowanie wroga będącego w pobliżu jednej z sześciu nóg spowoduje wystrzał, który zada obrażenia wszystkim pobliskim wrogom. Każda noga ma swój własny czas odnowienia. Wtórny ogień powtarzany na tym samym celu zadaje mniejsze obrażenia. W Alei umiejętność bierna w połączeniu z dystansowymi atakami podstawowymi pozwoli osłabić wroga przed pójściem na całość. Należy pamiętać, że czas odnowienia każdej nogi jest na początku dość długi, a bez nich to Urgot staje się ofiarą. Kół Urgota to pocisk żrący, który wybucha w wybranym miejscu, zadając obrażenia i spowalniając wszystkie cele. Trafieni wrodzy bohaterowie zostają namierzeni. Jak namierzeni? O tym teraz. W Urgota to czystka. Po użyciu zyskuje tarczę i odporność na spowolnienia, ale obniża swoją podstawową prędkość ruchu na kilka sekund. Gdy umiejętność jest aktywna, automatycznie strzela do najbliższego wroga, preferując namierzonych wrogich bohaterów. Jak można się spodziewać, te ataki aktywują umiejętność bierną przy właściwym ustawieniu, więc powinniście poruszać się wokół wroga, aby zadać maksymalne obrażenia. E Urgota to pogarda. Urgot szarżuje, zadając obrażenia i odpychając wrogów na boki. Jeśli wpadnie na wrogiego bohatera, zatrzyma się, ogłuszy go, przerzuci za siebie i namierzy. Jeśli wpadnie na ścianę, zatrzyma się przy niej, ale jej nie ogłuszy ani nie przerzuci, zupełnie jak górny używający błysku. Zaraz, coś tu jest. No już lepiej. Obejście wroga bywa niezwykle trudne, więc ciężko użyć wszystkich sześciu wtórnych ogni. Na szczęście pogarda, o ile trafi, przerzuca cel za was, dzięki czemu możecie łatwiej zadać więcej obrażeń. Żałosne! Super umiejętność Urgota to strach ponad śmierć. Urgot strzela i przebija pierwszego trafionego wrogiego bohatera, zadając obrażenia, spowalniając zależnie od brakującego zdrowia i namierzając na czas działania. Przebity wróg ma powód do obaw. Przy niskim poziomie zdrowia Urgot może znów użyć strachu ponad śmierć, by przypieczętować los ofiary. Przygważdża ją i zaczyna przyciągać. Gdy do niego dotrze, zostanie brutalnie wykończona. Jeżeli Urgotowi uda się zmielić cel, przerazi wszystkich pobliskich wrogów. Siła, strach, oto moja broń. Czystka zadaje olbrzymie obrażenia, ale to wy musicie zagwarantować, że trafi odpowiednie cele. Namierzenie właściwego celu jest niezbędne do zmaksymalizowania obrażeń, aby strzał z kolana nie okazał się strzałem w stopę. Urgot jest twardy, ale nie jest obrońcą. Ma krótki zasięg, więc musi się dobrze ustawiać. Nie tylko by zadawać jak najwięcej obrażeń, ale by przeżyć. Trzymajcie się na uboczu, czekając na okazję do złapania pierwszej ofiary strachem ponad śmierć. Postarajcie się wyciągnąć wroga i użyć na nim wszystkiego. Gdy będzie miał mało zdrowia, możecie go wykończyć, nawet jeśli będzie uciekał. Potem pozostaje posprzątać. Skupcie się na celach, które nie mogą uciec i załatwiajcie je pojedynczo. Najważniejszą rzeczą do opanowania w grze Urgotem jest wyczucie momentu wejścia do walki. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziecie boscy. Dzięki za obejrzenie prezentacji bohatera Urgota. Z tych odnośników dowiecie się więcej o najnowszej Czarodziejce Gwiazd. Żartuję, ale nie popadnijcie w agonię, czytając to wszystko. Przedłużasz tylko swoją agonię.